Sponsorem podcastu Zarychta na Solo są polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl. Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 91. odcinek Zarychty na Solo. Dzisiaj mamy dwa tematy główne, czyli dwie wymiany z ostatniej nocy, a także kilka plotek, które krążą po świecie NBA, a które mogą się jeszcze zmaterializować w ciągu najbliższych niespełna 48 godzin, bo już tylko tyle zostało do zamknięcia okienka transferowego w NBA. Także zaczynamy od razu z grubej rury, ponieważ do wymiany z udziałem 6 zawodników i 1, 2, 3, 4 przyszłych pików w drafcie doszło pomiędzy Philadelphia 76ers a LA Clippers. No i najważniejszym elementem tej wymiany jest Tobias Harris, który przechodzi do Clippers. Gość, który dosłownie 7-8 godzin temu, raczej chyba 7,5, trafił rzut na zwycięstwo jeszcze dla Clippers w spotkaniu przeciwko Charlotte Hornets, a teraz już zawodnikiem drużyny z Los Angeles nie jest. On przejdzie do Filadelfii razem z Bobanem Marjanowiczem i Mike'em Scottem. Natomiast z drugą stronę idą Landry Shamet, debiutant, Mike Muscala, Wilson Chandler, a także piki w drafcie. Jest to pik pierwszej rundy Sixers 2020, który jest chroniony przez 3 lata, a następnie zamienia się na dwa piki drugorundowe. Dalej niechroniony pik pierwszej rundy 2021 roku, to jest pik należący do Miami Heat, a także dwa piki w drugich rundach 2021 i 2023 roku. Jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Teraz co to poszczególnym drużynom daje? Po pierwsze, Philadelphia 76ers zyskuje kolejny argument w walce o Jimmy'ego Butlera, bo jak wczoraj pisano w serwisie The Ringer, istnieje ryzyko, że Butler chciał zrezygnować z opcji w swoim kontrakcie w najbliższe lato i trafić na wolny rynek, a co za tym idzie, być może odejść z Philadelphia. Natomiast robiąc ten ruch, pozyskując Tobiasa Harrisa, Philadelphia pokazuje Butlerowi, że zależy im na wygraniu tu i teraz, i też jednocześnie trochę się zabezpiecza, bo Harris też będzie wolnym agentem najbliższe lato i to na 100%. Natomiast mając do wyboru takich dwóch graczy, mogą zdecydować, czy jednego za wszelką cenę zatrzymać, czy też robić wszystko, żeby zatrzymać ich obu. A to też będzie ważny moment, bo na tę chwilę będą siadali do dyskusji na temat przedłużenia debiutanckiej umowy Bena Simmonsa, wobec czego trzech takich bardzo istotnych zawodników będzie dla nich lada chwila prawdopodobnie w trakcie rozmów kontraktowych, więc przed władzami Sixers ewidentnie trudny okres i na pewno pracochłonny. Natomiast budują w ten sposób bardzo mocny skład na obecny sezon. Bo pierwsza piątka, która będzie wyglądać tak: Joel Embiid, Tobias Harris, Jimmy Butler, JJ Redick i Ben Simmons, jest naprawdę mocna. Mike'em Scottem wzmocnili sobie dodatkowo ławkę rezerwowych. Scott przejmie pewnie minuty Mike'a Muscali, trochę minut Wilsona Chandlera. Natomiast problem widzę w minutach po Landrym Shamecie. Może Zaire Smith, ten debiutant, który jeszcze nie zagrał, niedługo wróci. Może minuty dostanie większe Furkan Korkmaz, TJ McConnell pewnie znowu trochę więcej dostanie gry. Nie wiadomo wciąż, co z Markelem Fulcem. Natomiast ewidentnie Sixers idą w pierwszą piątkę w to, żeby była ona jak najsilniejsza. No i tutaj będą mocno to forsować. Pierwszą piątkę mogą mieć w tej chwili chyba nawet najsilniejszą w konferencji wschodniej, gdyż no Harris jeszcze dosłownie kilka godzin temu był graczem numer jeden w swojej drużynie, to w drużynie na poziomie walki o playoffy w konferencji zachodniej, więc drużynie nie byle jakiej, a tutaj stanie się graczem numer 3 prawdopodobnie w ataku. No myślę, że to od 2 do 4 między Simmonsem, Butlerem, Harrisem to jest, może być mniej więcej równa. Przecież JJ Redick też swoje rzuty musi oddać. Więc tu będzie to bardzo dobre o tyle dla Sixers, że będą mieli kolejnego gracza, który sam może sobie wykreować grę i być bardzo dużym zagrożeniem dla rywala. Dodatkowo wszystkie te trzy kontrakty, które oni przejęli, to są kontrakty kończące się w to lato, więc zarówno Marjanowicz, jak i Mike Scott, jak i też Tobias Harris zostają wolnymi agentami i zrobią miejsce w salary cap na kontrakt właśnie Harrisa, większy niż ten dotychczasowy, warty około 14 milionów dolarów, a także być może właśnie na kontrakt Jimmy'ego Butlera, przynajmniej częściowe jego pokrycie. Co z drugą stroną?
Clippers wydaje się, że tym ruchem zdecydowali się pójść w przegrywanie już tu i teraz. Nie wiadomo jeszcze, czy wróci niedługo Danilo Gallinari, natomiast oddanie swojego najlepszego zawodnika za jednego gracza przyszłościowego i dwa spadające kontrakty, bo tak trzeba myśleć o Wilsonie Chandlerze i Mike'u Muscali, to zdecydowanie ruch kierowany na to, że okej, odpuszczamy sobie trochę ten sezon i myślimy jeszcze bardziej o przyszłości. Minus tego rozwiązania jest taki, że Clippers troszeczkę utrudniają oczywiście ten sezon, ale z drugiej strony ten sezon miał być taki na przeczekanie. Oddając te 26 milionów w kontraktach, a przyjmując tylko 13 milionów spadających kontraktów, to trochę sobie utrudnią też życie na najbliższy rok, bo będą mieli mniej po prostu dostępnych pieniędzy. Z drugiej strony mają Andrego Szameta, gościa, który już się pokazał z dobrej strony, ale obawiam się, że jego minuty mogą się dublować z takimi graczami jak Avery Bradley, jak Patrick Beverley, jak Shai Gilgeous-Alexander, więc tu spodziewam się jeszcze jakiegoś ruchu po stronie Clippers, bo raczej nie wzięli Szameta po to, żeby nim nie grać, tylko spodziewam się, że będą chcieli go jak najbardziej wykorzystywać. Natomiast najważniejszym tutaj elementem są te piki w drafcie, chociażby ten przejęty od Miami Heat, który jest niezastrzeżony w żaden sposób w 2021 roku. I to może być pik, jeżeli by Heat nagle zjechali w dół, jakikolwiek. Natomiast myślę, że tak koło 10, 15 do 20 miejsca to jest takie bezpieczne oczekiwanie, jeśli chodzi o drużynę z Florydy. No i taki pik mieliby dla siebie, plus ten chroniony pik Filadelfii z 2020 roku, który jeśli nie zmaterializuje się przez 3 lata, to pozostanie wtedy zamieniony na dwa piki drugorundowe. A Clippers w ostatnich sezonach pokazali, że są w stanie w drafcie, czy nawet na rynku graczy niewybranych w drafcie, wyciągać naprawdę solidnych graczy potrafiących coś wnieść do drużyny. Druga wymiana, która miała miejsce dzisiaj w nocy, to wymiana pomiędzy Los Angeles Lakers a Detroit Pistons. To nie jest jeszcze wymiana z udziałem Antonego Davisa. Mianowicie Lakers w ramach tej wymiany pozyskali ostatni rok kontraktu spadający 2,5 miliona po tym sezonie Reggie'ego Bullocka. Gościa, który zdecydowanie wzmocni im obwód, bo on trafia blisko 40% trójek, tak zwanych catch and shoot. Żaden zawodnik Lakers tak trójek, w tych akurat trójek nie trafi, więc to będzie bardzo dobre wzmocnienie obok LeBrona Jamesa. Natomiast co Lakers musieli poświęcić? Wybranego w ostatnim drafcie w drugiej rundzie Ukraińca Svitoslava Michaliuka, a także pik w drugiej rundzie draftu, tu akurat nie mam jeszcze informacji, w którym roku jest ten pik. Michaliuk to przede wszystkim dobry strzelec, który może, mam nadzieję, że dostanie trochę minut w Detroit i będzie potrafił się pokazać z dobrej strony. Natomiast jego kontrakt jest nieduży, bo to jest 4,5 miliona płatne w 3 lata, z czego tylko ten sezon jest na razie gwarantowany. Rozgrywki 19-20 są niegwarantowane. Do 5 lipca Pistons będą musieli podjąć decyzję, czy zagwarantować tą umowę, czy też nie. Więc Lakers zyskują gościa, który tu i teraz im pomoże. Dodatkowo trochę zabezpieczają się już na wszelki wypadek, jeśli by wymiana z udziałem Antonego Davisa doszła do skutku. Bo wtedy prawdopodobnie, jeśli to się stanie, to Lakers będą musieli powyciągać jakichś zawodników pozwalnianych przez inne drużyny z kontraktów i po prostu przejąć ich za darmo. Bo dziura będzie dosyć spora. Bo ostatnia oferta, którą Lakers wystosowali za Davisa, to jest Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Kentavious Caldwell-Pope, Ivica Zubac, Josh Hart, a także dwa piki w pierwszych rundach draftu, więc jest naprawdę bardzo wysoka oferta. A w zamian dostają Antonego Davisa i Solomona Hilla, więc bardzo ciekawa oferta dla jednej i dla drugiej strony. Natomiast Lakers ewidentnie idą w tym momencie w granie o tu i teraz, a nie budowanie na przyszłość, co się oczywiście da łatwo obronić, bo mają LeBrona Jamesa, który ma już swoje lata, 34 skończył w grudniu, więc potrzeba drużyny po prostu na teraz do wygrywania. Jeśli chodzi o elementy składowe tej wymiany, to o ile oczywiście o większości graczy jest cicho, no to wiadomo, Lonzo Ball ma ojca, jakiego ma. No i jego ojciec wczoraj, zdaje się, udzielił wywiadu w jednej z rozgłośni radiowych, który skrytykował praktycznie wszystkich, kogo tylko się da. Oberwało się Luke'owi Waltonowi za to, że przestał dużo grać bolem, że zaczął go uczyć
podejścia na zasadzie, a spokojnie, zdążysz się nauczyć i tak dalej. Natomiast starszy Ball uważa, że najzwyczajniej w świecie Lonzo powinien grać tu i teraz i uczyć się po prostu wygrywać, bo zwycięzcą jest. Natomiast takie inne podejście może mu zaszkodzić. Oberwało się też Kyle'owi Kuzmie, Brandonowi Ingramowi, Joshowi Hartowi za to, że bez Bola nie są w stanie grać tak dobrze jak z nim. I tu chociażby podał przykład Ligi Letniej, w której Kyle Kuzma półtora roku temu został najlepszym graczem, a teraz nie prezentuje takiego poziomu. Okej, okay, jego zdanie. No i oberwał się z Antonemu Davisowi, bo zdaniem LaVara Balla to wcale nie jest taka świetna inwestycja, bo Anthony Davis jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale nie jest zwycięzcą, nie będzie zapewniał zwycięstw w drużynie Lakers, bo jak na razie ma tylko jedną wygraną rundę playoffów w swojej karierze i tu trochę się z tym zgodzę, natomiast no, Davis przychodzi, żeby jak na razie być drugą opcją obok LeBrona Jamesa, a później zobaczymy co dalej. Także w Los Angeles wciąż gorąco, w Nowym Orlanie też. W tej chwili podobno rozmowy zostały zawieszone na trochę, bo Pelicans nie odpowiadają na oferty Lakers i teraz Lakers stwierdzili, daliśmy naprawdę bardzo dobrą ofertę, czekamy na odpowiedź ze strony Pelicans, ewentualnie kontrofertę, co chcieliby w tej ewentualnej wymianie zmienić. Natomiast oczywiście jeszcze a propos Lonzo Balla też pojawiły się informacje, że jego ojciec chce, żeby Lonzo trafił do Phoenix, a nie do Nowego Orlanu, więc gdyby to miało dojść do skutku, to trzeba by włączyć trzecią drużynę w tą wymianę. Okej. Jeśli chodzi jeszcze o plotki, pojawiła się kolejna plotka związana z Lakersami. Mianowicie Ramona Shelburne z ESPN-u poinformowała, że na liście kandydatów do przeniesienia do Los Angeles jest Trevor Ariza. Oczywiście tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy Wizards go udostępnią w wymianach, co nie jest wcale takie pewne. Aczkolwiek z drugiej strony, pewnie słyszeliście, już zresztą pisaliśmy o tym na naszym fanpage'u wczoraj, John Wall wypada na 12, a być może nawet 18 miesięcy, to zależy jak będzie szła rehabilitacja. Wall pośliznął się w swoim domu i zrobił to tak nieszczęśliwie, że zerwał ścięgno Achillesa, przez co przez najbliższe 12 miesięcy na pewno nie zagra, a być może nawet dłużej. I to bardzo źle się składa, bo akurat Wall wchodzi przecież w super maksymalny kontrakt gwarantujący mu prawie 170 milionów przez kolejne 4 lata, więc trochę przypomina się historia z Gilbertem Arenasem, który też podpisał nowy wieloletni kontrakt z Wizards, po czym się rozsypał całkowicie zdrowotnie i tyle go widzieli, więc być może tutaj niestety dla Wizards historia się powtarza. I ostatni element dzisiejszego podcastu, mianowicie dwójka najdłużej pracujących niedźwiadków w Memphis, czyli Mike Conley i Marc Gasol. Obaj są coraz bardziej na wylocie. Mówiło się nawet wczoraj o wymianie z Toronto Raptors za Kyle'a Lauriego i Jonasa Valanciunasa, natomiast ta wymiana upadła. Conley jest teraz na celowniku Utah Jazz i Detroit Pistons. Rozmowy są też ponoć dość interesujące. Natomiast Marc Gasol może lada chwilę wylądować w Charlotte Hornets i tutaj rozmowy są na tyle poważne, że Gasol został wycofany z meczu ostatniej nocy przeciwko Minnesota Timberwolves, także to też świadczy o tym, jak blisko tutaj jest wymiany i być może lada chwila ona zostanie dokonana. Także jak widzicie, dzieje się, a mam nadzieję, że będzie działo się jeszcze więcej w przeciągu najbliższych tych 36 mniej więcej godzin. Jutro zapraszam Was na podcast live, który zrobimy z zamknięcia okienka transferowego. Prawdopodobnie zacznę o 18 lub 18.30. Jeszcze wrzucę przypomnienie na kanał YouTube'owy, żebyście mogli sobie gdzieś tam zapisać, czy to będzie 18-18.30 i do 21.30 będziemy wspólnie tutaj nadawać. Będzie mi pomagał Tomek Kostrzewa, który będzie robił grafiki pod podcast, a także będzie mi podrzucał po prostu najświeższe newsy. Okej, okay, to tyle na dzisiaj. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia jutro. Sponsorem podcastu Zarychta na Solo były polskie zakłady bukmacherskie www.pzbuk.pl.